Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Maciej Krzyśniewski, kanał Drugoligowiec. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, również dajcie łapkę w górę, podeślijcie ten materiał swoim znajomym. Dzisiaj taki dość spontanicznie nagrywany odcinek po tym, jak Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl podał informację, że Ramilem Mustafejewem, zawodnikiem Stali Rzeszów, jest zainteresowana Legia Warszawa. Również można było przeczytać w różnych źródłach, że Lechia Gdańsk jest zainteresowana tym zawodnikiem, a więc no, można powiedzieć, że topowe kluby w Polsce mają pod swoją lupką właśnie młodego Rosjanina. Na tej podstawie uznałem, że fajnie będzie przedstawić Wam szerzej tego zawodnika. Myślę, że jest to zawodnik warty tego, by o nim sobie troszkę więcej powiedzieć. Też widziałem sporo pytań przede wszystkim od kibiców Legii Warszawa, którzy byli zainteresowani, kto to w ogóle jest, co to za zawodnik. Też oczywiście zaczęły się przepychanki, że jak to Legia może gdzieś tam skautować zawodników z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Ja właśnie uważam, że bardzo dobrze, że to jest właściwy kierunek. Zresztą no już kilka co najmniej zespołów, chociażby z Ekstraklasy, poszło tym tropem i myślę, że nie żałują ci zawodnicy ze Winner drugiej ligi. Coraz częściej trafiają właśnie do Ekstraklasy i tam pokazują, że można i że wcale gorsi od zagranicznego szrotu nie są. Ramil Mustafajew, 2003 rocznik, urodzony w Machaczkale, w tym sezonie rozegrał w barwach Stali Rzeszów 13 spotkań, zdobył 3 gole i zaliczył jedną asystę. On ogólnie czuje się Rosjaninem, no jako że urodził się w Machaczkale, świetnie mówi po polsku. Większość życia, bo od 7 roku właśnie życia jest w Polsce, także też jest z Polską związany emocjonalnie. Mówił o tym, że gdyby dostał propozycję gry w polskiej reprezentacji, to też z pewnością by jej nie odrzucił. No tutaj też pewnie można się spodziewać, że jeżeli tak długo jest w Polsce i no i pewnie z Polską też wiąże jakąś przyszłość w dłuższym lub krótszym okresie, no to pewnie będzie się starał o polski też paszport. Zaczynał swoją przygodę piłkarską w GKP Targówek, a więc no też był w stolicy, zna Warszawę dobrze. Potem był w Talencie Warszawa, tam został polecony przez jednego z włodarzy tej szkółki, dyrektorowi sportowemu Stali Rzeszów Michałowi Wlaźlikowi, no i został ściągnięty właśnie do drużyny Stali Rzeszów. To było w roku 2019. No i już w Stali Rzeszów zaczynał w drużynach młodzieżowych, potem rezerwy, pierwszy zespół. W pierwszym zespole już jest na dobre i jest jego na pewno bardzo ważną postacią. Jeśli chodzi o styl gry Ramila Mustafejewa, to z pewnością warto zwrócić uwagę na jego warunki fizyczne. 180 cm wzrostu, według różnych źródeł też 182, 183, no wiadomo, że każdy centymetr piłkarza to są pieniądze, więc myślę, że tak można założyć około 180 cm wzrostu. Całkiem nieźle wygląda, jeśli chodzi o taką budowę, mimo tego młodego wieku, no nie wygląda na szczypiorka, więc też te pojedynki 1 na 1, przede wszystkim jeśli chodzi o walory piłkarskie, to jest jego atut, ale również jeśli chodzi o fizyczność, to wiadomo, no młody zawodnik musi jeszcze troszeczkę okrzepnąć, musi troszeczkę popracować nad sobą, ale na pewno no jest pole tutaj do rozwoju i do tego, by to była jego bardzo mocna strona. Jeśli chodzi o pojedynki 1 na 1 w kwestii takiej technicznej, to tutaj na pewno już można powiedzieć, że jest to jego atut. Jest to zawodnik bardzo wszechstronny, on może grać naprawdę na wielu pozycjach. Przyszedł do Stali w ogóle jako zawodnik ofensywny, jako ofensywny pomocnik, ale trener Marcin Wołowiec, a więc poprzedni trener Stali Rzeszów, zaczął ustawiać go na prawej obronie i tak naprawdę można powiedzieć, że jest to taka jego quasi-nominalna pozycja, albowiem on w różnych spotkaniach, no też już przez nowego trenera, więc przez Daniela Myśliwca, był ustawiany między innymi jako ten prawy pomoc, przepraszam, prawy napastnik, również jako lewy napastnik. Był też taki mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, gdzie występował na pozycji tego środkowego napastnika w systemie 4-3-3.
jakim gra Stal Rzeszów. No i radził sobie naprawdę na każdej z tych pozycji. Przede wszystkim no, jego taką lepszą nogą jest noga prawa, natomiast też mocno pracuje nad lewą nogą, jak pokazywał w niektórych spotkaniach. Zaraz wam to pokażę. Chociażby w meczu z Hutnikiem Kraków, no to tą lewą nogą naprawdę potrafi podać bardzo, bardzo dokładnie na kilkadziesiąt metrów, więc można by rzec, że jeśli troszeczkę jeszcze tutaj popracuję nad tą lewą nogą, to w zasadzie będzie, myślę, zawodnikiem obunożnym. Cóż jeszcze? No z pewnością jest to takie charakterystyczne dla trenera Daniela Myśliwca, więc trenera Stali Rzeszów, że lubi żonglować tymi pozycjami, jeśli chodzi o niektórych zawodników. No i właśnie Ramil Mustafajew jest takim graczem. To na pewno dobrze o nim świadczy. Nie boi się też rozwijać na tych pozycjach, na których wystawia go trener, więc tutaj właśnie ta wszechstronność obok bardzo dobrej motoryki, bo on bardzo dużo biega i szybko biega, no i także pojedynków jeden na jeden można uznać za jego atut. Cóż, myślę, że tyle tak tytułem wstępu. Zobaczmy sobie teraz to, co zaprezentował w tej rundzie. Zdobył dwa gole w spotkaniu z Pogonią Siedlce, no i to były takie gole typowe dla Stali Rzeszów, też nie była to jakaś bardzo trudna robota Ramila Mustafiejewa. W tym spotkaniu grał właśnie na pozycji tego prawego napastnika, czy też skrzydłowego, no zwał jak zwał, tak jak często mówię, te pozycje w dzisiejszej piłce są bardzo plastyczne, można je nazywać na wiele sposobów i każdego zawodnika inaczej scharakteryzować. Był aktywny Ramil Mustafajew w tym meczu, tutaj też była kontrowersja, czy nie był faulowany. Zaraz zobaczymy sobie drugą bramkę. Tak, sprawdziłem sobie teraz. Właśnie w tym spotkaniu grał w napadzie razem z Andreją Prokiciem, Patrykiem Małeckim i Mustafajew grał na prawej stronie ataku. Też trzeba sobie powiedzieć, że w Stali Rzeszów ta konkurencja jest spora. W zasadzie na każdej pozycji Stal ma dwóch zawodników no, z przyszłością w wyższych ligach, też z dużym doświadczeniem. Więc tutaj na prawej stronie jest chociażby Marczuk, który jest znany z reprezentacji młodzieżowych naszego kraju. Jest też z przodu Michalik, a więc też zawodnik już doświadczony, też z bardzo dobrymi liczbami. Dlatego też trener Myśliwiec, szukając możliwości rozwoju dla Ramila, ustawiał go na różnych innych pozycjach. No tutaj zaraz będzie ten drugi gol. Może sobie przewiniemy. O. No ta bramka dość podobna do tej pierwszej. I tak jak mówiłem, charakterystyczna dość aktywność tych właśnie bocznych napastników, którzy bardzo często wykańczają, czy to do grania z bocznych stref, z przeciwległej strony boiska, czy to właśnie po prostu pomagają partnerom w wykończeniu akcji. Tutaj dość szczęśliwie ta piłka po interwencji bramkarza spadła pod nogi Ramila i wykończył tą akcję. Kolejny gol, no taki na pewno dużej wadze, to był gol ze spotkania z Motorem w Lublinie. No tutaj Ramil pokazał kunszt techniczny, lewa noga. No, jeśli zawodnik słabszą nogą potrafi tak wykończyć akcję, no to trzeba powiedzieć, że nie ma się czego wstydzić. To spotkanie również Stal Rzeszów wygrała. I na deser, na zakończenie tego mojego filmiku, ta właśnie asysta, o której mówiłem w meczu z Hutnikiem Kraków. Długa piłka. Tutaj też no, nie najlepsze zachowanie defensywy drużyny Suchych Stawów, no ale tutaj kluczem było właśnie to podanie Ramila, które zakończyło się bramką chyba Prokicia, z tego co pamiętam. Cóż, myślę, że tyle na temat Ramila Mustafiejewa.
Może tak na koniec, czy Ramil jest gotowy i jakie formy wchodzą w grę tego formy, że tak powiem, przejścia tego zawodnika do Legii Warszawa czy też Lechii Gdańsk, nie wiem, czy to miałoby być wykup i wypożyczenie od razu do Stali Rzeszów, chociażby żeby tutaj też okrzepł w tej seniorskiej piłce, dostałby może wtedy też jakiś większy kredyt zaufania w ilości minut Ramil Mustafajew i grałby więcej. No nie wiem, to oczywiście są jakieś też kwestie do gadania, negocjacji pomiędzy klubami, w to gdzieś tam nie chcę wchodzić, bo możliwości jest mnóstwo, natomiast z jednej strony myślę, że Ramil Mustafajew dobrze by było, żeby zagrał jeden pełny chociażby sezon w jakimś mocnym zespole właśnie, czy to drugiej ligi, czy to pierwszej ligi i wtedy dopiero wszedł na dobre do rywalizacji, chociażby w jakimś klubie z ekstraklasy. Z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że w Legii grają takie prawdziwki jak ten Haratin czy Johansson, to myślę, że wsadzając na konia wysokiego takiego Ramila Mustafiejewa, to gorszy wcale by nie był. I tutaj jestem zwolennikiem zdecydowanym wsadzania zawodników takich obiecujących na wysokiego konia, aby się oni po prostu stestowali i sprawdzili. Natomiast mówię, no myślę, że wszystko zależy od tego, w jakiej, czy byłby to transfer definitywny i gdzieś tam zejście do rezerw Legii, chociaż myślę, że to byłoby akurat niezbyt dobre rozwiązanie dla tego zawodnika, bo granie w rezerwach to zawsze jest granie w rezerwach, a tutaj myślę, że mógłby spokojnie sobie jeszcze zagrać sezon, czy też pół sezonu w jakimś klubie mocnym z drugiej czy pierwszej ligi. Zobaczymy, no życzę mu na pewno wszystkiego najlepszego na piłkarskiej drodze życia. Ramil Mustafajew z pewnością jest dużym talentem i cóż, myślę, że troszeczkę chociaż Wam przybliżyłem tego zawodnika. Dzięki, subskrybujcie kanał, polubcie ten filmik. Pozdrawiam, Maciek Krzyśniewski, do usłyszenia, do zobaczenia.